Witam Was kochani na kolejnej lekcji wychowania fizycznego. Dzisiaj będziemy zajmować się wzmacnianiem mięśni rąk, czyli bicepsów, tricepsów, mięśni naramiennych oraz mięśni prostego brzucha i skośnego. Do tego będą nam potrzebne ciężarki. Na pewno w domu nie posiadacie ciężarków, chyba że macie, to bardzo fajnie, bo Wam się dzisiaj przydadzą. Jeśli nie macie, możecie się posiłkować wodą mineralną. Oczywiście ważna informacja, żebyście dopasowywali wagę tej wody do Waszego wieku. Jeśli ktoś jest młodszy, polecam, żeby używał wody mineralnej półlitrowej. Jeśli ktoś jest troszkę starszy, litrowej. Jeśli ktoś już zaawansowanie ćwiczy, może śmiało używać 1,5-litrowej. Uwaga! Pierwsze ćwiczenie, bardzo istotne. Prawa, lewa piętka. Zaczynamy od stepu takiego. Podnosimy piętki raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ramionka do tyłu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć do przodu. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Ręce zwieszone wzdłuż tułowia i do boku. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Uwaga, do przodu. Jedna ręka góra, druga dół. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. Krążenie ramion w przód. Raz, obszernie. Dwa, trzy, cztery i pięć. I do tyłu. Uwaga. Pięć, cztery, trzy, dwa i jeden. Uwaga. Stopy w rozkroku. Na szerokości bioderek, może troszkę szerzej, jak to woli. I uwaga, robimy takie ćwiczenie. Ręce wzdłuż tułowia i robimy do przysiadu. Do kąta prostego przysiad i ręce w bok. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Uwaga, inne ćwiczenie. Opad tułowia i teraz robimy wdech nosem, wydech ustami. Plecy muszą być proste, robimy wdech. Przytrzymujemy i wydech ustami, pamiętajcie. Dwa, wdech i wydech. Trzy, wdech i wydech. Cztery, wdech, wydech i pięć, wdech i wydech. Stopy złączone, nasze ciężarki złączone. Noga idzie do boku, ciężarki w bok. Staramy się łokcie, zobaczcie, mieć w jednej linii do kąta prostego. Raz i druga strona. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. To samo, tylko stopa w tył. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. Uwaga, ćwiczenie chyba znane wszystkim. Budelka nad głowę, krążenie całego ciała. Jedną stronę z trzy razy i w drugą stronę trzy razy. Ok, to teraz trzymamy butelkę od spodu. Prawa, lewa piętka idzie do góry i do przodu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. Teraz bardzo ważne. Jedna ręka od góry, druga od dołu i podnosimy do góry. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Zamieniamy układ rąk. Jedna z powrotem wyżej, druga niżej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. Wracamy do ustawienia z dwoma butelkami. Prawa, lewa strona, biceps. Raz, prostujemy łokieć. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć.
Super, zapraszam Was teraz na parter, porobimy brzuszki. Oczywiście pokażę z dwoma wodami. Pierwsze ćwiczonko, kładziemy się na plecach. Ważne, żeby lędźwie dotykały podłogi. Broda będzie wysoko przy tym ćwiczeniu. Bierzemy sobie nasze ciężarki i robimy zdjęcie brzucha prostego. Po prostu wdech i wydech. Pamiętajcie, broda wysoko. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. Mocne brzuchy pełne. Oczywiście spodem butelki za głowę, robiąc pełny zamach i do przodu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i ostatnia uwaga. 10. Teraz na mięśnie skośne. Uwaga, trzymamy tą buteleczkę, przekładamy sobie prawa, lewa strona. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. I ostatnie brzuchy na skos, prawa, lewa strona. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, jeszcze tylko trochę, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. Pozdrawiam Was serdecznie. Ćwiczcie w domu. Pamiętajcie, przebierzcie pomieszczenie. Zapraszam na moje inne filmiki. Aga Sulimak-Żelak. Wychowanie fizyczne w domu. Trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam.